Dzisiaj jesteśmy w takim anturażu show biznesowym. W Mieście Kobiet będą tematy społeczne, ale też na co dzień wszystkim nam towarzyszy polityka. Czy to jest taki temat, który kosztuje Panią wiele emocji na co dzień? No trochę kosztuje mnie emocji, jak nas wszystkich. Znaczy ja bym bardzo chciała, żeby ten temat kosztował nas mniej emocji, niż nas kosztuje w tej chwili. Ale no nie, właściwie no nie wiem, co mam powiedzieć. No w domu staramy się, jako że jestem z domu, jak dobrze wiemy, bardzo politycznego, to paradoksalnie tych tematów unikamy na co dzień. I rozmawiamy o zupełnie innych rzeczach, żeby tych emocji jeszcze tam nie pobudzać. Tym bardziej, że my się wszyscy zgadzamy tak naprawdę, bardziej lub mniej, ale raczej bardziej. Więc my i tak wszyscy wiemy, co myślimy na te tematy. Wy się jednak różnicie, przepraszam, że przerwę, bo tak jak na przykład pan Aleksander czy pani Jolanta z wielką klasą potrafią i chcą mówić o tym, co się aktualnie dzieje, tak pani raczej w sieci na przykład, gdzie jest ta przestrzeń, w ogóle nie zabiera głosu. Tak, bo ja mam takie poczucie, że jakby moja funkcja jest inna. Znaczy mi się wydaje, że ja, że ci, którzy mnie na przykład obserwują na Instagramie, to obserwują mnie dlatego, że wiedzą, że ja ich, że ja właśnie trochę odciążę tą rzeczywistość. Oni szukają tak naprawdę zabawnego kontentu, bo ja ich przyzwyczaiłam do tego, że ten kontent jest zabawny.